drodze jeszcze chcę się podzielić, że w Ewangelii są takie słowa: zaprawdę powiadam wam, kto nie spożywa ciała krwi mojej, masz zdrowie wiecznego w sobie. Jeśli ty, bracie i siostro, nie spożywasz Eucharystii, nie karmisz się krwią Jezusa jako ochrzczony katolik, to nie wejdziesz do raju, po prostu się potępisz. Potrzebujesz krwi Chrystusa, potrzebujesz ciała Chrystusa, aby wbić swoje szaty w Jego krwi i poprzez Jego ciało. Więc jeśli myślicie, że można Boga spotkać wszędzie, to się mylicie. Boga możecie najbardziej spotkać w Eucharystii, gdzie jest prawdziwe ciało i krew naszego Pana Jezusa Chrystusa, jedynego Zbawiciela. I Jezus jako prawdziwy Bóg, prawdziwy człowiek, Jego postać boska łączy się z postacią człowieka. I On składa się, ofiarowuje się na Kalwarii za nas każdego dnia. Bo dla Boga nie ma czasu i wtedy, kiedy jesteśmy na mszy świętej, to nawet jeśli tego nie widzimy, nawet tego nie odbieramy, to Jezus przynosi nas na Kalwarię i mówi: Ojcze, przebacz im, bo Jezus to czynią. I On ofiarowuje się za Ciebie, za mnie, za Twoich bliskich, za moich bliskich. Ta ofiara będzie trwać do końca. Tak jak Jezus powiedział: nie zostawimy was sierotami, to On poprzez to, że jest białej hostii, jest nam dany każdego dnia, jest nam dany i zadany. Nie ma nic większej miłości niż ofiara Jezusa na krzyżu za nas. I my możemy być w tej miłości poprzez Przeświętą. Jeśli byśmy zrozumieli, czym jest Prześwięta, to całe tłumy ludzi by szły z całego świata do nam Przeświętą, aby przyjmować Jezusa. Myśmy zrozumieli, czym ta msza święta jest, jak ona ma wagę, jak ona ma moc. Ja z moją żoną ofiarowujemy wielokrotnie w ciągu roku msze święte za innych. I to jest nawet kilkadziesiąt, czy nawet myślę, że czasami to sięga setki mszy świętych. Bo wiemy, że ta moc płynąca z kielicha, płynąca z białej hostii, płynąca z ofiary Jezusa jest nieskończona i ona może uratować dusze osób, które Pan Bóg stawia na drodze mojej i na drodze mojej żony. Życzę wam żywej wiary w obecność Jezusa na Świętym Sakramencie. I życzę wam tego, abyście się karmili Jezusem codziennie. Tak jak ja to czynię z moją żoną, praktycznie staramy się być codziennie na mszy świętej. I jest to dla nas najważniejszy punkt dnia. Zostańcie z Bogiem.